Żeby rozpocząć produkcję pączków, no to przede wszystkim musimy zrobić ciasto, w skład którego wchodzi no, przede wszystkim mąka, cukier, dodatki jak drożdże, jaja, sól w małej ilości, tłuszcz, a następnie według receptur naszych tradycyjnych wygniata się te ciasto w miesiarce, która odpowiednio nadaje ciastu odpowiednią organoleptykę. Po już tej, po wykonaniu ciasta dojdzie presowanie na kęsy w granicach 1,30 kg, a następnie każdy z tych kęsów jest wstawiany do maszyny Fortuna, która jest zaokrąglarką i dzielarką na poszczególne pączki tego ciasta. Po rozłożeniu tych pączków niewygarowanych na specjalne deski wstawiamy do garownika na czas 10-15, nawet i do pół godziny, aż nam ładnie ciasto wyrośnie. Następnie po wyrośnięciu te pączki przenosimy już do smażenia w patelniach w temperaturze smażenie to w granicach 190 do 210 stopni w patelni, a następnie po wysmażeniu już powstaje jakby końcowy finał pączka, czyli szprycowanie danym nadzieniem, lukrowanie pomadą, jeśli nie lukrowanie, to sypywanie pudrem i delikatna dekoracja pączka w przypadku pączków adwoka.